mamy lato w Starej Kopalni. Jakie atrakcje przygotowaliście na ten dzień? Dzisiaj mocne uderzenie lata start, czyli zapraszamy wszystkich na rozpoczęcie wakacji do Starej Kopalni. Dzisiaj inauguracja plaży, która za mną, a także mamy strefę sport, strefę gastronomiczną. Mamy również akcję Bezpieczne Wakacje, czyli wszystkie służby miejskie, GOPR, WOPR, pogotowie, policja, straż miejska mówiła, jak bezpiecznie spędzić wakacje, tak by później za 2 miesiące wrócić bezpiecznie, całym i zdrowym na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Więc to dzisiaj, a gwiazdą wieczoru jest koncert zespołu Wonky One. I ja przypomnę, że ten zespół zajął drugie miejsce w trakcie głosowania Wałbrzyszan, mieszkańców, jak był plebiscyt na zespół, który miał zagrać na otwarcie Starej Kopalni. Mamy otwarcie lata, więc zaprosiliśmy Wonky One, tym bardziej, że klimaty, które oni prezentują, są bardzo letnie i regowe, więc na pewno wszystkim się ta muzyka spodoba. Czy na przykład plaża zostanie tutaj na Starej Kopalni, czy będzie można z niej korzystać? Plaża jest ogólnodostępna do wszystkich, łącznie ze strefą sportu. Tutaj współpracujemy z firmą Decathlon, która użyczyła tego sprzętu sportowego. Plaża jest ogólnie dostępna od dzisiaj przez całe wakacje. Zresztą mamy mocny akcent rozpoczynający wakacje, ale już wszystkich zapraszam, bo będzie też mocny akcent kończący wakacje, czyli kopalnia kolorów. Wszyscy doskonale znają tę imprezę z zeszłego roku, gdzie tysiące osób bawiło się tutaj na Starej Kopalni i rozrzucało kolorowe proszki nad głowami. To też szykujemy na koniec tych wakacji już w sierpniu, a tak przez całe wakacje proszę śledzić naszą stronę internetową, Facebooka, Twittera, bo tam będziemy informować o wszystkich wydarzeniach, które będą miały miejsce w tych wakacji na Starej Kopalni. Nie przedłużamy, czekamy na zespół, bo już powinien za chwilę się nam pokazać. Widzę artystów, którzy powoli będą wchodzić na scenę, ale musicie ich zachęcić do tego, żeby weszli na tą scenę. Łąki! 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 Yeah.
Przebaczenia, nie wiem, kto przyjdzie jeszcze nie.